Witam, zapraszam na krótki komentarz wideo. Zobaczymy najpierw tradycyjnie indeks WIG20 w skali dziennej. No i tutaj na pewno należy zwrócić uwagę na piątkowe naruszenie strefy oporu 2392,99. Strefy, która w tej chwili, co należy interpretować pozytywnie, pełni na wykresie rolę takiej lokalnej zapory popytowej. W moim odczuciu jednak cały ten rejon jest dość takim newralgicznym obszarem na wykresie i gdyby teraz bykom zabrakło konsekwencji, determinacji i na przykład dzisiejsze zamknięcie wypadło jednak poniżej poziomu 92, no, byłyby przesłanki, które wskazywałyby, że w najbliższym czasie jednak może dojść do wzrostu presji podażowej, ale takim filtrem dla ujęcia krótkoterminowego, czy za taki filtr powinna posłużyć nam tutaj bardzo wiarygodna w moim odczuciu strefa wsparcia 2359,63. Warto podkreślić, że wypadają w tym wąskim korytarzu cenowym trzy kluczowe zniesienia wewnętrzne Fibonacciego. A więc gdyby taki scenariusz się rozegrał, że mielibyśmy do czynienia tylko z naruszeniem strefy oporu i dodatkowo przełamaniem tej pierwszej lokalnej zapory popytowej, wówczas trudno byłoby mówić, że popyt nadal utrzymuje przewagę, przynajmniej w takim ujęciu intradayowym, i najprawdopodobniej rynek wszedłby w kolejną fazę ruchu spadkowego. W tej chwili jednak tego typu formułowanie takich opinii jest na razie nieuprawnione. I podobnie można ocenić kontrakty, choć tutaj na pewno takim czynnikiem determinującym przebieg notowań w najbliższym czasie, tym czynnikiem może okazać się eksponowany przeze mnie w komentarzu poralnym przedział 2397-2403. Niezwykle istotna strefa oporu zbudowana na bazie zniesienia 61,8 i 88,6. Ale w tej chwili trudno oczywiście traktować ten niegroźnie wyglądający ruch korekcyjny jako zagrożenie dla całego silnego impulsu popytowego. Na pewno sytuacja w ujęciu krótkoterminowym trochę by się pogorszyła, gdyby pod naporem podaży ugiął się ten przedział 2340-45, o czym pisałem w opracowaniach, i w takim przypadku należałoby automatycznie zwrócić uwagę, obserwować dokładnie strefę 2321-2326 wraz z tą czerwoną median line, bo to jest tak naprawdę newralgiczny przedział wsparcia na kontraktach. Na razie przewagę zachowuje obóz byków. W tej chwili krystalizuje nam się ruch korekcyjny, choć to wszystko odbywa się przy niewielkim wolumenie obrotu i takim mało aktywnym handlu, tak to nazwijmy. Indeks DAX, tutaj nic nowego, problemy cały czas z zanegowaniem zniesienia 88,6 i respektowana jest także górna median line. Sytuacja by się skomplikowała w ujęciu krótkoterminowym, gdyby strefa wsparcia 8250,66 została zanegowana. W podobnym ciekawym momencie na pewno znajduje się S&P i nawiązuje tu do przełamania strefy 1701-1704, która w piątek też bardzo ładnie zaczęła funkcjonować jako lokalna strefa wsparcia, co również należy interpretować pozytywnie. Powrót indeksu poniżej tego zakresu i następnie na przykład przełamanie przedziału 1671-74 to na pewno powód do niepokoju w takim ujęciu krótkoterminowym, bo to by świadczyło jednak o silnym wzroście presji podażowej i wykreowaniu się ruchu z dość istotnego jednak rejonu cenowego. I na razie, podobnie jak w przypadku WIG-u 20, są to tylko takie antycypacje. Przewagę póki co zachowuje obóz byków. Dziękuję bardzo.